rozmawiam z panią Wandą Kiałką, kapitan Wandą Kiałką, żołnierzem Armii Krajowej, Wileńskie Środowisko, sanitariuszka Ufakira. Sam życiorys to jest osobna historia, a dzisiaj chciałam panią Wandę zapytać, oczywiście się historia będzie przewijała, ale żebyśmy porozmawiały o Wilnie. Wilno jest pani ukochanym miastem, ale również i ja bardzo kocham to miasto, pokochałam właśnie dzięki takim osobom jak pani. Dzięki środowisku, które stamtąd przyjechało do Wrocławia, zupełnie na początku przypadkiem, a potem już właściwie świadomie jeździmy na Kresy. I ciekawi mnie Wilno, którego ja nie znam i nie mam szansy poznać. Znam obecne Wilno. A tutaj jak jesteśmy, to pani opowiada też o dzieciństwie, o młodości, jak to Wilno wyglądało wcześniej. I tak pierwsze pytanie, pani Wanto, to właśnie takie najpierwsze wspomnienia Wilna z dzieciństwa i takie najwspanialsze czy najweselsze przygody czy miejsca związane z miastem, z Wilnem. Od dzieciństwa, tak sobie myślę. No tak, to myśmy mieli bardzo niedaleko, jak się szło naszą ulicą Zarzeczo do góry, bo ona była pochylona, szła do góry. I kończyła się zakrętem Wilenki, która płynęła dalej i lasem na wzgórzach Belmontem. Mm-hmm. Belmont, Napoleon nazwał piękna góra, mm-hmm. Belmont. I tak zostało, piękna góra została nazwana do końca życia Belmontem. Mm-hmm. I w święta, czy w jakieś możliwe wolne dnie, to wszystkie zabawy były na Belmoncie. Nie tylko w parkach, nie tylko nad rzeką Wilenką, nad Wilią, ale właśnie w Belmoncie, który był tuż za miastem. Właściwie dotykał miasta. I to tam były te pierwsze przygody z rówieśnikami? Rówieśnikami były zabawy nasze. Przede wszystkim Belmont stał nad szumiącą po kamykach Wilenką, a to była złota góra. Na złotej, piaszczystej górze ten Belmont wyrósł. I stojąc na takiej wysokiej górze, u dolu mieliśmy Wilenkę, więc skakaliśmy na te piaszczyste zbocze, zjeżdżając na nogach, na plecach, na pupach, zjeżdżając do Wilenki. Cała zabawa nasza to była właśnie zabawa na tych piaszczystych górach na Belmoncie, a poza tym na Górze Trzykrzyskiej też. Góra Trzykrzyska, jak się przyszło do ogrodu bernardyńskiego, to po lewej stronie płynęła Wilenka, a za Wilenką była właśnie Góra Trzykrzyska z tej prawej strony, która dotykała Holenderni. I przez taki wąwóz szło się po tej górze, po małych, wąskich ścieżkach, taką jakby dziką ścieżką na Holendernię przez Trzykrzyską Górę z Bernardyńskiego Boga. I jedna z wysokich gór, na której trzy krzyże dalej rosły, to właśnie też widoczniła nam się tym złotym zbożem piaszczystym. I też z tej góry skakanie to była radość dzieci. A zimą saneczki. No właśnie, jak zimą sanki tamte. A zimą saneczki. A na Belmoncie też? Z Belmontu też zjeżdżaliście sankami tam do rzeki aż, czy nie? Nie, z Belmontu nie. To była wysoka góra i ostra. I ostra, tam no więc nie właśnie. Można było zjeść to na zbity pyskie, kto się mówi. No więc nie, tam nie można. To z góry Trzykrzyskiej zjeżdżaliśmy prawie do Wilenki. I raz właśnie zjechałam z moją kuzyneczką. Dojechałam aż do Wilenki i nie mogłam się zatrzymać, bo było bardzo ślisko. I wjechałam na Wilenkę zamarzniętą, w saneczka. A jakie były takie, jak pani pamięta, najczęstsze zabawy dzieci no, w tym Wilnie, na tych podwórkach wileńskich? No, na podwórkach to były zabawy fantastyczne, no przecież jak mówi pani.
Bo podwórko, puste podwórko, prawda? Na środku podwórka stoi ogromna skrzynia na śmieci. Ta skrzynia się z góry zamyka w ten sposób dwoma platami. Zamyka się i jest plaska przestrzeń. Wspaniała, teren do zabawy, wspaniały teren. Więc ta skrzynia nazywała się kotuch. Kotuch. Po wileńsku, kotuch. Mhm. I na tym kotuchu byli śluby, pogrzeby. Takie zabawy. Zabawy. Wszystko było na tym. Przedstawienia. Wszystko. Także poza tym cichcem braliśmy od dozercy jego kije na miotły albo miotły. I proszę Państwa, dzieci są dziećmi. Procesję urządzaliśmy. Śpiewając, nie słowami, tylko śpiewając. Takie inscenizacje wszystkich wydarzeń. Wystarczyło, że nas zobaczyła jakaś pobożna staruszka. Tam była taka sprzątająca u zamożnych ludzi starsza pani, która nas ścierką biła zawsze. I bardzo, bardzo nas nie lubiła, że my śpiewamy i procesje urządzamy. A dzieci bardzo chętnie bawią się wszystkim, co pamiętają, co widzą. Mhm. I myślę, że dzieci nie grzeszą w taki sposób. No bo dzieci po prostu chętnie i bardzo chętnie śpiewają. Odtwarzają życie codzienne. Chodząc dookoła kotucha. Ale pani mi też opowiadała, pani Wando, co mnie też zachwyciło, że też zabawy były w kamienicy związane z poręczami. No tak. No, mieszkaliśmy tak. Mój dom to był tak parter, piętro, gdzie mieszkali zamożni ludzie. I trzecie piętro to my bardzo uwozy, bardzo... Bo moi rodzice w 20 roku wrócili z Rosji z małą walizeczką i z dzieckiem na ręku. Nic nie mieli. Więc zaczęło się z niczego. Żyliśmy bardzo skromnie. A najbardziej skromni mieszkali wysoko w kamienicy. Ale mieliśmy ogromne dwa pokoje i wszystkie okna i ostatnie okno tak z boku wychodziło na wilię. I na Jana puszczali wianki i race, puszczali rakiety. No to u nas... W naszym oknie myśmy wychodzili z okna na taki daszek, który tam już był daszkiem, bo dalszy ciąg domu był niższy niż nasz. Więc myśmy tam oglądali te wszystkie zabawy świetlne z daleka, jako rzucane tylko na niebo, niebie. Pani Wando, bo pani mieszkała na Zarzeczu. Na Zarzeczu. A Zarzecze. Znaczy, kierując się do góry, tą lewą stroną przytulało się do Wilenki płynącej do Wilii. I mijało kościół Bernadynów i świętej Anny i dalej już szło na Belmont. A wróćmy do tych poręczy, bo to mnie zainteresowało. Schody były drewniane i poręcze drewniane. Poręcze drewniane były niegdyś malowane, one były już bardzo stare. Tych malunków było niewiele, ale one były śliskie. No i my dzieci, schodząc z tego trzeciego swojego piętra, zjeżdżaliśmy na tych poręczach. Bo jeśli zjeżdżali moi bracia chłopcy, to ja gorsza nie byłam, też zjeżdżałam. A właśnie na drugim piętrze mieszkała służąca, właśnie taka starsza pani, bardzo pobożna. I ona nie lubiła nas, jak myśmy bawili się śpiewając procesję. No i jednocześnie bardzo krzyczała na nas, że my zjeżdżamy jeszcze z krzykiem do tego i z piskiem, no bo, taka no winda. Bo to była radość, że my tak hałasujemy. Że dlaczego tak hałasujesz? Wiecznie, wiecznie. Wychodziła ze ścierką, żeby nas nastraszyć, że będzie nas bić. A jak pani zapamiętała to Wilno właśnie, ale oczami dziecka? Już nawet nie tylko swoją tą kamienicę, ale no też pani chodziła po okolicy, po pewno dzielnice. Oczami dziecka, bo to pewno zupełnie inne miasto potem zapamiętane. Ja nie znałam długo
żadnych innych miast nie znałam po prostu. Ja byłam Wilnianką, urodzoną w Wilni i to było moje miasto. Jedyne ukochane miasto i jedyne znane miasto. Owszem, miałam 8 lat, jak mnie krewny zawiózł na wieś. Pierwszy raz zobaczyłam, jak słońce wschodzi i zachodzi. I widziałam, jak zaczął padać deszcz. Ja szłam do lasu, bo ciocia obiecała mnie wziąć z krowami rano, ciut świt, do lasu. Ja bardzo ją o to prosiłam, bo bardzo chciałam tak wcześnie z krowami do lasu pójść. Bo to mnie fascynowało, że to świt, ale już słońce ledwie wschodzi, a już krowy poszły do lasu. I ja chciałam, a ciocia zapomniała. Żałowała mnie budzić. I ja obudziłam się już i cioci, i krów nie było, ale myślę, pójdę sama i dogonię ich. A zaczął padać deszcz, no więc zaczęłam wracać. I deszcz coraz większy, więc ja zaczynam biec. I ja biegnę, z przodu deszczu nie ma, a z tyłu po piętach biją mi duże krople. No jak nie cieszyć się? Pierwszy raz coś takiego widzę. Przede mną sucho, a za mną na moich piętach i stopach deszcz, duże krople deszczu. I na plecach. Fantastyczne. Pani Wando, a jak zaczęła się szkoła, to szkoła. Wtedy co, Wilno się jakby poszerzyło, bo pani w tej samej dzielnicy chodziła do szkoły? No, w tej samej dzielnicy. Na Zarzeczu. Tak. Nie na Zarzeczu. Nie. Świętej, ulica za kościołem Bernardynów i ulicy i kościołem a to już Świętej nie Anny, Zarzeczu. To jest ulica Świętej Anny, która się kończy przy wejściu do ogrodu bernardyńskiego na prawo, a na lewo była ulica Królewska, która szła do Zamkowej, a od Zamkowej na prawo plac katedralny i katedra. A chodziliście do szkoły z rodzicami w tych pierwszych klasach, czy sami? Same dzieci. Sami, same dzieci. Sami. I były sami, jakieś. To nie, panie, Wilno było nasze dzieci. Wilno było nasze. Biegaliśmy wszędzie, bo znajomi, jacyś chłopcy biegali, chłopców znajomych, a przede wszystkim nasze, Boże, że najpiękniejsze, co ja przypominam, najpiękniejsze nasze, najśliczniejsze, najulubieńsze zabawy na Wilence. Jak jest pogoda, to Wilenka płynie tuż koło nas. I my idziemy na Wilenkę i łapanie rybek, więc brodzimy po tej Wilence i między kamyczkami przemykają małe rybki. I jak się złapie, to radość, ale największa radość wypuścić i zobaczyć, jak ona płynie radośnie. Jeszcze macha mocno ogonkiem. Czyli z Wilią. Nasze zabawy ukochane. Czyli największe wspomnienia jednak z Wilią, z rzeką. Z rzeką, bośmy właściwie mieszkali nad rzeką. I panie, o tak, jak jest tutaj mój dom, tak, to jest 14, tu jest jeszcze jedno mieszkanie, 12. Dalej jest ulica Młynowa, gdzie mieszkał ten Galczyński z żoną. I po lewej stronie Młynowej płynie rzeka. Więc my wychodzimy. O tutaj 2, 3, 4 kroki i za tym domem po lewej stronie jest wejście do rzeki. Więc żeby nie nosić na przykład z dolu do góry wody na plukanie mieszkania, bielizny, to my z mamą brałyśmy miednicę i wiaderka, składałyśmy bielizny i szłyśmy do Wilenki tu na Młynową. O tu za ten pierwszy, następny dom i szliśmy płukać bielizny na Wilence. Bo na Wilence stały nad Wilenką takie duże kamienie, żeby wygodnie było stać. Rzeczywiście ktoś jeszcze urządził tak, że dwa duże kamienie, na których się stoi i bardzo łatwo można w Wilence nad tymi kamyczkami, na których ona sobie pływa, czyste kamyczki, czysta woda. I płukaliśmy bieliznę właśnie na Wilence, tuż pod domem. Pani Wanda, a potem, jak już trochę się czas zmienił i weszła pani w taki okres młodzieńczy, czy to Wilno też się dla pani inaczej jakby odkryło?
no wie pani, odkryło się to, że ze szkołą chodziliśmy do teatru. No właśnie. Ze szkołą chodziliśmy do teatru. To była dla nas ogromna radość. Poza tym jeździliśmy na wycieczki poza Wilno. Ze szkołą i z organizacjami, na przykład ja należałam do krucjaty eucharystycznej, którą bardzo fajny ksiądz Zdanowicz prowadził. I on, jako była ładna pogoda, brał dużą teczkę cukierków. Kto chce ze mną pojechać na wycieczkę? Brał piłkę i bawił się z nami na wycieczce poza Wilnem, na tych wzgórzach, gdziekolwiek. Byle pobyć na powietrzu, poskakać, pobawić się, pocieszyć się razem. Także to były też takie fajne wycieczki wspólne. A na przykład, jak już trochę podrosłam, to brat mi kupił lyżwy, to były szaleństwa na ślizgawce w czasie ferii. Najwięcej szaleństw w czasie ferii, bo wtedy mamy czas. Dzień i noc możemy szaleć na ślizgawce przy pięknej muzyce. Bo za muzykę radio grało bardzo piękną muzykę, bardzo piękną, nie dzisiejszą, co to krzyczą ani śpiewają, tylko że i szaleliśmy właśnie. Ja bardzo dobrze już jeździłam, no chociaż na bardzo nędznych lyżwach, bo tanie, ale bardzo cieszyłam się tym, co mam. Nart nie miałam, bo to było za drogo. Za drogo było, ale czasem się pożyczało. Czasem... I gdzie zjeżdżała młodzież na nartach? Też z Trzykrzyskiej? Tak. To też umawialiśmy się, kto chciał, kto umiał, umawialiśmy się na wzgórza Wileńskie. A to daleko nie trzeba było iść, to tuż z jednej, z drugiej strony, pełna wzgórz na Wilnę. Pani Wando, to te wzgórza, które teraz są zagospodarowane przez nowe osiedla, tak? Tam wtedy nie było tych osiedli współczesnych. Tam, gdzie osiedla są, tam były lasy. Lasy, gdzie się po prostu na niedzielę wychodziło. Z torebką kanapek na cały dzień szła rodzina w te lasy podwileńskie. Pani Wanda, ja mam takie pytanie, bo ja jeżdżę od lat do Wilna i jakieś tam mam swoje ścieżki, a całkiem niedawno odkryłam Puszkarnię. I ten widok, który jest w tej Puszkarni. Ja wiem, ja nie byłam tam. Nie była pani tam. Tam nie byłam. Moi bracia byli, ja nie byłam tam. Myślałam, że pani mi coś powie. Nie wszędzie byłam. No a na Belmoncie to bardzo często chodziliśmy po prostu, nie tylko z rodziną, bo czasem cała rodzina idzie i spotyka się, jeszcze krewnych się spotyka, no to wtedy tam rozkłada się koc i zabawa na co. Dzieci się bawią, starsi sobie gadu-gadu przy kanapce. Czasem przy kieliszku, różnie było, ale było wszystko bardzo takie fair i bardzo, wszystko było bardzo rzeczywiście takie fantastyczne i chciane, po prostu chcieliśmy tego. Chcieliśmy tych wyjazdów, tych spotkań. Takiej integracji między ludźmi też było sporo, prawda, przez tą przyrodę w koło. Tak. I las Belmont był też na wzgórzach, więc były doliny, tak. Wzgórze. Był poza tym jeszcze taki rów, gdzie trudno było wejść do rowu, on tak był porośnięty kolczastymi, na przykład różami kolczastymi, dzikimi i różnymi innymi, prawda, zieleniną, więc pamiętam, że bracia mnie nastraszyli, że w tym rowie diabły siedzą, a ja mała dziewczynka uwierzyłam, że tam diabły siedzą, bo oni mi pokazali jeszcze ślady końskie, że diabły mają takie nogi jak konie. I ja uwierzyłam i więcej nie chciałam iść do tego rowu. A nie miała pani takiej sytuacji, żeby gdzieś tam zobaczyć Piłsudskiego, który się przemykał po mieście? Nie, Piłsudskiego nigdy nie widziałam, bo nie zdarzyło mi się widzieć. Kiedy on przyjeżdżał, ja byłam mała i nie było takiej okazji. Nie było okazji, żeby szkoła go, bo on był bardzo krótko. Tak. Także wie pani, ale myśmy wszyscy bardzo dziadka kochali, bardzo. Wszystkie kochane, przede wszystkim myśmy byli bardzo rozśpiewani. Wszystkie te legionowe piosenki były u nas na co dzień,
na co dzień. Myśmy to śpiewali w chórze i śpiewaliśmy sobie sami i bez chóru, bez umówienia. I te piosenki brzmiały u nas i kochaliśmy te piosenki i dziadka, i kiedy dziadek umarł, ja pamiętam, jak moja mama przyszła z piekarni rano z chlebem i mówi: dzieci, dziadek umarł. Bo tak mówiliśmy popularnie, młodzi i starzy mówili: o Piłsudskim. Dzieci, dziadek umarł. I mama płacze, i my wszyscy płakaliśmy autentycznie, bo my bardzo kochaliśmy dziadka. I moi chłopcy też płakali. Nie wstydzili się tego, że płaczą. Także a wszystkie legionowe piosenki bardzo chętnie śpiewaliśmy i z radością śpiewaliśmy wszystkie. Pani Wando, a Ostra Brama, czym Ostra dla Pani Brama, jest to miejsce? Ostra Brama to było święto tak cudowne. Do Ostrej Bramy wchodziło się, wie Pani, na kolanach. Tam z lewej strony, tam gdzie są te takie odcienia, gdzie Pani, tam ludzie klęczą na ulicy, a na górę się idzie po schodach, w którym każdym schodku jest jakiś relikwiarz. W każdym schodku na środku. I chodziło się na kolanach, schody drewniane. One już były bardzo podniszczone, ale porządne. I chodziło się tam na górę do kaplicy, szło się na kolanach po tych schodach. I maleńki taki sień, zanim wejdziesz, o tak, jak jest, weszliśmy na tak kolana, jak się teraz. I jest takie małe pomieszczenie, oto drzwi otwarte, nie ma drzwi, jest takie właśnie otwarte. Otwarta przestrzeń do kaplicy się wchodzi, bez drzwi wejście jest. Obok wisi portret Matki Boskiej bez korony, bez tego, jako Madonna w zwykłym takim po prostu... takie sukience. W sukience zwykłej. Przepiękny portret Matki Boskiej. Bardzo lubię ten obraz, nawet bardziej go lubię niż ten z koroną. Śliczny jest. A tu zakrystia, tam zakrystia. No i wchodzimy, każdy wchodzi do kaplicy z wielkim, że tak powiem, poświęceniem i uwielbieniem Matki Boskiej. Bo to była dla nas znana, bo moja mama już jako dziecko mnie uczyła tego Mickiewiczowskie, te powiedzenia i te wszystkie, bo ona nie znała całkiego całkiem na pamięć, ale przypominała mi o tym, co on pisał o Matce Boskiej, że uratowała go jako dziecko, że to wszystko nas bardzo i fascynowało i, no, i przyciągało i kochaliśmy tą Matkę Boską, uwielbialiśmy jak naszą opiekunkę. No ja staram się, jak jesteśmy z grupami różnymi z Polski, to jest taki obowiązkowy punkt, żebyśmy byli w kaplicy Matki Boskiej Ostrobramskiej. A drugim takim miejscem, gdzie koniecznie zawsze zawożę też moich przyjaciół z Polski, no to jest Rossa. Rossa, tak, gdzie jest pełno znanych Polaków i Wilczyński, pamiętam, tam leży taki, tam ma taką drzewo. Na drzewie ma właśnie pomnik, na drzewie, na autentycznym drzewie. Kochana, ja z taką Donatą Nowak-Wilniuczką, ona założyła takie stowarzyszenie imieniu Adama Mickiewicza dla pomocy na wschód. Jeździliśmy do Wilna, zbieraliśmy książki, zbieraliśmy rzeczy, woziliśmy to do szkół, lekarstwa. I pamiętam, że jeden taki duży autokar, ja sama i na moje nazwisko wszystko jechało, ja wiozłam do Wilna. I proszę Pani, odnawialiśmy te stare pomniki znanych ludzi wileńskich i odnowiliśmy ich chyba 49, prawie 50. Odnowiliśmy pomników. Tam mieliśmy takiego pana, który to robił i on z nami już miał kontakt z sali
i odnowiliśmy. I w tej chwili już nikt nie wspomina o tym, że właśnie wrocławska organizacja nam coś robiła. Ale mam fotografię, pokażę kiedyś pani. Mhm. W dzienniku fotografia, że umawiamy się z opiekunką Rosy, co jeszcze mamy zrobić. Ale wie pani, ja mam młodych przyjaciół, którzy mieszkają w Wilnie, tam się urodzili, nowe pokolenie, i oni wspominają o tym, że w czasach, kiedy mało kto przyjeżdżał, to właśnie Wilniucy, którzy mieszkali już w Polsce, najwięcej wsparcia w tych najtrudniejszych czasach przekazywali, kiedy nie było jeszcze tych organizacji, więc ta pamięć może nie bezpośrednio o konkretnych nazwach, ale oni pamiętają w swoim sercu. Skąd my mamy wziąć pieniądze? W czasie świąt zmarłych staliśmy na cmentarzach i zbieraliśmy pieniądze. Kwestowaliście. I Donata, i ja, i różni inni Wilniucy. W każdym razie zebrane pieniądze to kupowałyśmy przede wszystkim lekarstwa, przygotowaliśmy rzeczy, książki, to co do szkoły trzeba. W każdym razie wiele rzeczy zrobiliśmy dla nich, także na pewno cieszę się bardzo, że mogliśmy coś zrobić. Teraz pani Wando, też moje środowisko Odry-Niemen również kwestujemy 1 listopada na naszych cmentarzach, tak. I też zbieramy pieniądze, żeby już takie mniejsze dziś kwatery, które są zapomniane, żeby odnowić, bo to też jest ciągłość. Tak. Ciągłość pokoleń, pamięci, pokazania, że to jest ważne. Tak. Bardzo się cieszę, że pani o tym wspomniała, bo faktycznie lata 90, bo chyba w tych latach wyście tak jeździli. Nie żyje, ale jeszcze żyje. O, Srebrakowski był uczestnikiem też. Jako młody chłopak wtedy, tak. Tak, to od lat 90 tak się zaczęła intensywne wyprawy, prawda? Czy jeszcze wcześniej pani, kiedy była pani po raz pierwszy w Wilnie? I już jak, no, po powrocie z łagrów i mieszkając we Wrocławiu. Wie pani, już w tej chwili nie tak mniej więcej. Ale to były lata, kiedy jeszcze było bardzo ostro i na przykład nie można było do Lwowa pojechać, nie można było biletu kupić, a ja nielegalnie go kupiłam. Po prostu na dworcu Rosjanin sprzedawał pocztówki i widziałam, jak mrugnęły do niego dwie osoby i wyszli z drzwi pod drzwi na ulicę. I widziałam przez okienko w drzwiach, że one jemu dają pieniądze, a on poszedł, kupił bilety i dał im. Do Lwowa czy gdzie, nie wiem. I jak on wrócił jakiś czas, ja mówię, ja też chcę mieć bilet do niego. A on pyta, kuda tylko. Ja mówię, do Lwowa. Хорошо. No i mówi, tyle i tyle to kosztuje. No dałam mu te pieniądze, on mi kupił bilet i ja nielegalnie pojechałam do Lwowa, do Czesi. A do tej przyjaciółki, którą z pani była na łagrach. Pierwszy raz pojechałam do niej. A do Wilna? Samo nielegalnie? To już? Właśnie z Wilna. A z Wilna do Lwowa. Z Wilna do Lwowa. Wtedy ja byłam pierwszy raz. W Lwowie. Ale jeszcze właśnie zaryzykowałam i pojechałam do Czesi, do Lwowa. Chociaż nie wolno było. Jeśli ja przyjechałam nielegalnie tam, to ja nie miałam prawa wyjechać z Wilna. Nie miałam prawa. A ja pojechałam sobie do Lwowa. Pani Wanda, a jeszcze taka końcówka z pytań, bo już wybuchła wojna. I jak wtedy to Wilno się zatrzymało u pani w pamięci? Jak wybuchła wojna, to ja w szkole należałam do dowódca PWK. Państwo, PWK, Przysposobienie Wojskowe Kobiet. Należałam przez 3 lata. I właśnie jeździłam na takie obozy. Przysposobienie Wojskowe Kobiet, tak? To była radość też ogromna. Radość ogromna. Wiele, wiele poznało się wtedy różnych innych, prawda, bo nie wszystkie się znało, prawda, tylko stało się najbliższe, z którymi się miała. Na takich obozach to się poznaje wiele osób. I przy takich różnych zabawach i konkursach. Także chodziło mi o ten wybuch wojny. I jak wybuchła wojna, to ta grupa... wojny, to my też chcemy coś robić. To pytamy swoją komendantkę mówi, zapytam. I okazuje się, że dali nam
no, przydział do magistratu. Po kilka dni dyżurowałyśmy po kilka dziewcząt w magistracie, będąc takim do wszystkiego, do takiej pomocy biurowej, organizacyjnej. Pomocy im załatwić coś, prawda, coś komuś podpowiedzieć, przynieść, połączyć kogoś, czy podyżurować. To tak dyżurowałyśmy kilka dni. A potem ogłosili, że należy kopać w mieście, kopać obrony. No, takie schrony. No to my też ogłosiłyśmy, że idziemy kopać. Idziemy kopać i też. Także robiłyśmy, co się dało. Wie pani, każdy chciał coś robić. Każdy chciał coś robić. Ile pani miała lat? Ale proszę panią, kiedy przyszli Sowieci, bo to bardzo szybko nastąpiło, to strach ogarnął miasto. A nie tylko oficerów aresztują i wywożą. Policjantów, kolejarzy. Nikt nie wiedział, czy po niego nie przyjadą, nie. I wiesz, ja pobiegłam do koleżanki, przyjaciółki, żeby zapytać, co ona robi i co my możemy robić. Nie ma jej. Poszłam do drugiej, nie ma. Porozjechali się. Ludzie się bali. Po prostu ktoś miał znajomych na wsi. To uciekł z Wilna. I tak się zaczęło, że strach ogarnął ludzi i potraciliśmy się. Ja nawet długo nie miałam, nie złożyłam przysięgi akowskiej. Chociaż miałam koleżanek takie, których ojcowie czy mężowie już byli w AK, ale ja nie byłam w AK, bo ja nie składałam przysięgi, prawda? Jako ta organizacja PWK już po prostu jak gdyby włączyła nas wszystkie, nasza kierowniczka, która była studentką, opowiedziała: dziewczyny, my wszystkie jesteśmy dziećmi Polski i wszystkie dla Polski żyjemy. Także no, a przysięgę złożyłam w ten sposób, że stojąc po chleb, bo jak przyszli Sowieci, to Litwę oddali Litwinom i trudno było nawet kupić chleb. Ogłoszono jeszcze kartki na chleb, na wszystko, co jest. Nie kupisz tyle, ile chcesz, tylko tyle, ile musisz. I stoisz w kolejce nocami, żeby dostać ten chleb, bo czasem jest brak. I tak stojąc po chleb, któryś raz z jakimś nieznanym chłopakiem w moim wieku, on kiedyś pyta: Wanda, ty coś robisz? Ja mówię, że chciałabym złożyć przysięgę, bo ja robiłam, ale w tej chwili pogubiliśmy się wszyscy. Pogubiliśmy się. Nie ma moich koleżanek, nie ma moich kolegów, gdzieś zniknęli. On mówi: to ja ci dam adres. Dał mi gryps zalakowany. I mówi: z tym grypsem pójdź na Portową 1, z prawej strony jest ogródek, a przed tobą są drzwi. I tam zapukasz i przyjmą cię tam i przyjmiesz przysięgę, i tam ciebie czekają. Ja mówiłem o tobie, o im, że ty do PWK należysz i tak dalej. No i idę na Portową rzeczywiście. Otwieram drzwi, ogródek z prawej strony, a drzwi zasłonięte są dużą bielizną pościelową. Więc ja odchylam pościel i duży pies rzuca się na mnie. Oj. Więc mądry chłopak o wszystkim powiedział, tylko nie o psie. Rzucił się i ja mam tu ślad o taki na nodze. Miał, wyrwał mi kawałek nogi. Ojej. I otworzyły się drzwi, bo pies warczy, łańcuch brzęczy. Wyszła mama, wyszła córka, z którą ten chłopak mnie poznał już wcześniej. I uspokoili psa, opatrzyli mi nogę i mówią: jaki on głupi, dlaczego od razu nie powiedział, że pies jest. I ja już go więcej nie widziałam, bo się wstydził pokazać mnie na oczy, ten chłopak.
No i przysięgę złożyłam przed taką bardzo starszą, drobniutką panią legionistką, która była u dziadka legionistką. Byłam szalenie wzruszona, ale wiesz co, mówi dziecko, nie boisz się? Ja mówię, proszę pani, my się wszyscy boimy, to jest wojna. My nie wiemy, co się stanie jutro, przecież ilu ludzi już nie ma w mieście. Wszyscy się boją, ale ja bym chciała coś robić, chciałabym być pożyteczna. No i rozumiem dziecko, rozumiem. No i tylko proszę do nas nie przychodzić, proszę nie kontaktować, na ulicy się nie znamy. Żeby była całkowita konspiracja. A my znamy pani adres, znamy ciebie i będziemy się kontaktować. No i tak złożyłam przysięgę i nic tam nie robiłam na tym. I szlak mnie trafiał, że ja nic nie robię. I oni mnie nie wolają do siebie, no bo ja nie mam prawa do nich przyjść. I spotkał mnie mojej koleżanki szkolnej mąż. Ona wyszła za mąż w czasie wojny. I mówi, Wandziu, pani należy gdzieś. Ja mówię, tak, złożyłam przysięgę i nic nie robię. I szlak mnie trafia. Dojdziemy razem. I zaprowadził mnie na Holendernię pod Belmont, prawie pod Belmontem ulica. I tam starszy pan, brodaty w okularach, przyjął ode mnie drugą przysięgę. Ja mówię, że jej składałam. On mówi, dziecko nie szkodzi, Pan Bóg wie, wszystko jest dobrze. No i też proszę nie przychodzić, my zawiadomimy i znów nic. Ale wiedziałam od komendantki naszej, od koleżanek, od kolegów, że szykuje się akcja na Wilno kiedyś, żeby, bo zechcemy wypędzić Niemców sami, nie czekając bolszewików. I widzę, a ja po prostu, my byliśmy bardzo biedni, nie mieliśmy pieniędzy na to, żeby biednemu ojcu coś lepszego kupić do jedzenia, bo bardzo chorował na żołądek, to ja wynosiłam z domu swoje lepsze rzeczy i na wsi, wśród krewnów mieszkałam i wymieniałam te rzeczy na jajka, masło dla ser, dla chorego ojca. I przyszłam właśnie ze wsi i patrzę, że ze wschodu lecą samoloty na zachód, a z zachodu lecą na wschód Niemcy. Czyli coś się dzieje. I myślę sobie, pójdę tam na Holendernię, zapytam, co mam robić, bo tu coś się dzieje, może już nadszedł czas tej walki naszej, bo ja nie mam kontaktu z nikim. No i proszę ciebie, ponieważ most strategiczny był zbombardowany przez Niemców, musiałam przepłynąć Wilię, żeby na Holendernię trafić. Sukienkę zapinałam, chodziłam w kąpielówkach, a sukienkę zapinaną miałam. Zwinęłam sukienkę i klumpie takie na drewnianych podeszwach budki w rękę i płynę na drugą stronę. I wyobraź sobie, kiedy byłam na środku wili, samolot leciał nade mną. Ja chciałam zobaczyć, co to za samolot. Słuchaj, uśmiechnięty młody Niemiec nisko leciał i widziałam, że uśmiecha się. Więc ja zobaczyłam takiego uśmiechniętego, no ale płynę dalej. I kiedy opuściłam głowę przede mną, no może 10 centymetrów przede mną, przed głową, wyskoczył rząd słupków wodnych, czyli on strzelił we mnie. A jak seria, wystrzelił serii, to rząd słupków wyskoczył tuż przed głową moją. I ja tak już jeszcze chciałam zobaczyć, ale on już był daleko. I tylko powiedziałam, draniu, nie trafiłeś. I mówię, Panie Bogu, dzięki, ale najpierw powiedziałam, draniu, nie trafiłeś. I się udało. Udało się. I w Kościebie poszłam tam, a tam okiennice zamknięte nawet. Okazuje się, po wojnie dowiedziałam się, że Niemcy kazali w tej dzielnicy wszystkim z domu wyjść. Bo tędy z polockiego traktu idą Ruscy. Przyjdą Ruscy, bo wiedzą, że z tym przyjdą Ruscy. I tak znów nie wiem, co mam robić. Więc poszłam w dół za rzeczem
nie spotkałam ani jednego człowieka. I idąc na Holendarni, do tego właśnie na Holendernie, też nie spotkałam ani jednego człowieka. Po prostu ja myślę sobie, nikogo nie ma, w ogóle wymarłe miasto. I idąc za rzeczem w dół, nikogo nie spotkałam, Mlynową nikogo nie spotkałam. Dopiero koło, jak przeszłam mostek na Wilence, koło Bernardynów widziałam człowieka, który wchodził do kościoła. Ale szybko poszłam, proszę ciebie, nad Wilię, żeby przejść zielonym mostem na Kalwaryjską. No i coś może dowiemy się, może spotkam tego chłopaka, może kogoś, może. No i może coś się dzieje już. I słuchaj, most zielony leży w wodzie. W wodzie leży sowiecki czołg, ten sowiecki czołg. Myślę sobie, tu była wojna, bo sowiecki czołg siedzi w wodzie, a zielony most całkiem to, co się chodzi po moście, jest w wodzie. Ale patrzę, że jest chłopak, który już jest na drugiej stronie. On przeszedł, to ja też przeszłam i przeszłam. Przeszłam na drugą stronę, a na Kalwaryjskie pełno partyzantów. Okazuje się, zdobyli od Niemców tą dzielnicę i tam jest kapitan Jan, który jest szefem dzielnicy kalwaryjskiej. Bo podzielili Wilno na części i tam kapitan Jan jest szefem kalwaryjskiej dzielnicy. A ja myślę sobie, no muszę kogoś spytać, co ja mam robić. I patrzę, że po prawej stronie przed cerkwią jest poczta i z tej poczty wchodzą i wychodzą partyzanci. Więc stanęłam i czekam, aż ktoś wyjdzie, kto ma więcej pasów i coś znaczy, że kogoś mam spytać. Akurat wychodzi i ja mówię, proszę pana, zatrzymałam go. On mówi, słucham, pomoże mi pan? A tak bez sedu. A on mówi, słucham, proszę powiedzieć, proszę pana, straciłam łączność ze swoją komórką. Proszę powiedzieć, co ja mam robić? On chwilkę pomyślał, mówi, proszę pani, o tam, po drugiej stronie jest ulica Krakowska. W szkole powszechnej urządzono szpitalik. Tam każde ręce się przydadzą. Ja mówię, cześć, dziękuję, poszłam. Nawet nie wiem, kto to był. Potem dowiedziałam się, że to był kapitan Jan. I kochana, tam proszę ciebie, przywozili chorych i Sowietów, i Niemców. Niemców urządzili na strychu, 5 Niemców leżało. I wiesz, jak poszłam im tam coś dać do jedzenia. Jeden z nich, widać starszy oficer, bo jakoś takiego widać, szanowany był przez kolegów, 5 ich było. Wyjmuje z tego portfel i tak rozkłada i mówi, usiądzie pani koło mnie, tak po niemiecku, ja dużo nie rozumiałam, ale wiedziałam, o co chodzi. I pyta, czy on w ogóle ich zobaczy, wiesz, ładny domek, żona, dzieci. I myśli, ty cholero, taki niedawno byłeś hardy. Taki ważny, a teraz zwykłą dziewczynę pyta, czy on zobaczy rodzinę. Wiesz, ja mówię, pan, proszę pana, my Polacy nic złego wam nie zrobimy. A co zrobią Ruscy? My też nie wiemy. I poszły. A proszę ciebie, 13. Ruch na ulicy rano. Ruch na ulicy z walizeczkami, z tłumokami, ludzie biegną. Jakiś poploch. Ale 13 którego miesiąca? Lipca? No to lipca. Lipca to już ostra brama działa. A ja właśnie tylko te samoloty latące mnie powiedziały, że coś się dzieje. No i proszę ciebie. Proszę ciebie, 15 wyszli Niemcy ostatni. 15 lipca ostatni Niemcy ze Zwierzyńca wyszli z Wilna. Ale jak oni szli, ludzie nie wiedzieli, co ci Niemcy robią i dlaczego idą i czy nie będą ich bić, bo nie wiedzą. A oni by z pewnością zachowywali się tak, wiesz, żeby straszyć ludzi,
żeby ich nie ruszał nikt, że ludzie z walizeczkami, z torebkami uciekali przed ulicą Krakowską w stronę Kalwaryjskiej. I pytam ludzi, co się dzieje? Oni mówią, Niemcy. Niemcy idą. Niemcy ze Zwierzyńca idą. Ale nic więcej nie wiemy, mówi. Okazuje się, że Niemcy, ostatni Niemcy wychodzili z Wilna, dobrowolnie wychodzili z Wilna i trafili w Krawczunach, wieś poza Wilnem, iluś kilometrów, na brygadę Juranda. Tak jest. I tam był największy bój, jak oni się spotkali tam. I tam zginął Jurand, jego zastępca Struk i wielu innych. Ale najwięcej zginęło Niemców. Poznali ich dużo. W każdym razie na następny dzień znów rano już jest, słoneczko świeci, jeszcze ludzie nie chodzą, jeszcze jest cisza, ale barabani, wóz po tych kocich łbach i podjeżdża pod naszą ganeczek, a ja stoję na ganku i czekam, kogo przywieźli. Patrzy znajomy chłopak, Grzbik. Dowcipniś taki sympatyczny, wiecznie żartujący chłopak. I za zawiniętą głowę ma całkowicie, o tak, twarz tylko widać, tak. I nieprzytomny leży. I chłopak mówi, cały czas nieprzytomny go wiozę. On był ciężko ranny właśnie z Niemcami pod Krawczunami. No to z nami, ze mną nocą dyżurował taki pan Franek. Dwie siostry dyżurowały jakiś czas i poszli do domu i teraz jest tylko ten Franek i ja. Ja temu Frankowi mówię, panie Franku, ja znam tego chłopaka, to jest Żbik od Lupaszki. Ja go znam i odwiozę go Wilią do Szpitala Czerwonego Krzyża, bo jak tą Kalwaryjską zejdziemy do Wilii, to po drugiej stronie jest Szpital Czerwonego Krzyża. On mówi, dobra, to ja zostaję, a pani jedzie. No i zawieźliśmy go na Wilię, wsadziliśmy do lodzi, ludzie pozwolili, bo czekali ludzie na przewóz, ale pozwolili nam tego chorego przewieźć w pierwszej kolejności na drugą stronę. I oddaliśmy go, a on cały czas nieprzytomny, cały czas nieprzytomny. I oddaliśmy go w obce ręce, w ręce dobre lekarza i sióstr. I nie wiedziałam potem modlić się za niego żywego czy umarłego, ale zapomniałam powiedzieć, że ten dowcipniś, pomimo że nieprzytomny, że taki chory, stać go na żart. Wyobraź sobie, znalazła się kobieta, starsza pani, z truskawkami w koszyczku, wodzi mu truskawką pondosem, wodzi ustami. I mówi, dziecko, synku, jedz, będziesz zdrów, jedz, synku. I wpakuje mu tą truskawkę do ust. On bardzo się skrzywił, ale zjadł drugą. I tak głęboko odetchnął, jakoś otworzył oczy i zobaczył mnie. A, panna Wanda, ja chciałem z pół litrem w swaty do pani przyjść, a te cholery mnie tak urządziły. I stracił przytomność. Ja mówię, no Boże jedyny. Ledwie żyw, a stać go na żart. Dzięki temu dawali radę też może, że byli tacy też i mocni charakterem. A stać go na żart. Spotkałam go, kochana, we Wrocławiu. Jaka była radość właśnie z tą Donatą w PCK. Robiłyśmy porządek z rzeczami, które przysyłali Szwedzi w beczkach takich jakichś żelaznych, rzeczy dla repatriantów. Ale trzeba było je przebrać, były rzeczy do wyrzucenia, były takie, że trzeba było powiesić i posortować. I ona mi mówi w pewnym momencie, Donata, wiesz co, od kilku dni u nas w PCK pracuje wileński partyzant. Dubaniewicz. Ja mówię, wiesz co, nazwiska, nigdy nie pytałam nikogo o nazwisko, także ja nazwisk nie znam. I partyzanta, nie znasz nazwiska? Nie, nie znam nazwiska. I za jakiś czas ja tyłem siedzę do drzwi i robię coś tam, przebieram rzeczy, a Danka naprzeciwko mnie. I słyszę, jak ktoś od drzwi mówi, pani Danusiu, i coś tam jeszcze. A ja mówię, Danusia, spytaj go pseudonim.
A on usłyszał, mówi, Żbik. Czyli spotkanie po latach we Wrocławiu. Spotkanie. Bardzo dużo Wilniuków przyjechało do Wrocławia. Niesamowite. Mhm. Wiesz, jak wariaci ściskaliśmy się tam z radości, że on żyje. Ale to, to no. uratowało mu pani życie. No. Przez tą wilejkę. Widzisz, nieprzytomny był, a stać go było na żart. Pani Wando, potem oczywiście zaczęły się trudne czasy, bo i Workuta, 12 lat i tak dalej, to już jakby osobna historia, film jest nakręcony o pani, książka, tam pani męża też poznała, ale Wilno do dzisiaj jest z pani. Ja tylko powiem, że jesteśmy w uzdrowisku i pani siedzi przy mnie i ma przewodnik z Wilny, o Wilnie, cały czas Wilno w sercu. Dlaczego to jest takie ważne miasto? Bardzo, bardzo, bardzo ważne dla mnie, bo no to ja byłam no, bardzo skromną dziewczyną byłam i Wilno było wszystkim, całym moim życiem. I szkoła, bardzo kochałam szkołę, a przede wszystkim mnie nie chcieli do szkoły wziąć, bo moja, ja urodzona jestem 12 grudnia 22 roku, a moja koleżanka, rówieśnica, córka od tych Nowików, którzy tu mieli sklep mięsny, o tu, to sklep mięsny Nowików, którzy mieszkali tu na parterze dalej. I Stasia, Stasię przyjęli, bo ona jakiś tam miała inny termin urodzenia, a mnie nie przyjmują, bo to następny rok. Ja w ryk naturalnie, ja w ryk. No ale kierowniczka mówi, nie, patrz, może coś się da zrobić. No i przyjęli mnie również. Pani Wando, a gdyby chciała pani komuś powiedzieć, kto nigdy nie był w Wilnie, a żeby zachęcić go, żeby przyjechał do tego współczesnego Wilna, to co by pani mu powiedziała? Dlaczego warto przyjechać dzisiaj w XXI wieku do tego miasta? Warto, proszę Państwa, bo Wilno to nie tylko to, co w tej chwili wybudowano, bo dla mnie to się nie liczy. To się nie liczy. Ja nie chcę nawet patrzeć w tą stronę, gdzie rosną duże domy. Ja kocham Wilno, Starówkę i kocham te wszystkie uliczki. Te uliczki, gdzie się po prostu można dotknąć jedną ręką ściany i drugą ręką ściany. Prawie takie uliczki były. Kochane, kochane Wilno. No, co to mówić? Każdy, kto urodził się w Wilnie, to chyba go bardzo kocha. Bo to jest piękne miasto, położone na wzgórzach. Jest piękne miasto, uniwersytet, piękne, piękne miasto. Kilka filmów było, ja na filmy nie chodziłam, bo nie stać mi było na to. Ale ze szkołą do teatru chodziliśmy i co się bardzo cieszyłam. I cieszyłam się. A poza tym szalałam na liżbach. Szalałam na liżbach. Zapraszamy zatem do Wilna, żeby Dziękuję. Zobaczyć też ścieżki, oj, którymi tak. pani Wanda chodziła. Kochane, i... kochane Wilno, tak, bardzo piękne Wilno. Jak szłam właśnie do szkoły na ulicę Świętej Anny, bo na Świętej Anny moja szkoła była, na Rogu Królewskiej, Róg Królewskiej Świętej Anny. I park, a za moją szkołą, za moją szkołą, za Królewską, była Góra Zamkowa. Góra Zamkowa. Trzykrzyska na prawo, a Zamkowa przede mną. Mhm. I kiedy ja szłam do szkoły, z domu do szkoły, to przede mną była Góra Zamkowa, która codziennie jesienią barwiła się innymi kolorami. A ja zachwycona, achałam i uchałam, sama do siebie patrząc na tą Górę Zamkową, taką piękną. Stare Wilno, Starówka nie bardzo się zmieniła. Dalej są te same miejsca, są uliczki, tak. więc można pojechać i zobaczyć i Górę Trzech Krzyży, i Górę tak. Zamkową, i Zarzecze, które ma swój już inny klimat, ale dalej jest tak. zielony mostek nad Wilią, tak. którym chodziłam też nieraz. No właśnie. Przepiękne miasto. Panie Wando, bardzo dziękuję za te wspomnienia, bo miasta też potrafią być takim przyjacielem przez całe życie i warto też sobie myśleć ciepło o takich miastach i czy miejscach na ziemi. Mnie nie oderwać od Wilna. Dzięki wielkie.